witam. Wybrałem się na grzyby. Jest dzisiaj 15 sierpnia 2019. Jestem około pół godziny w lesie. Jak na razie zebrałem troszkę porych kurek. No i w końcu udało mi się trafić. No i widzę kolejnego borowiczka. No, ładny. Proszę bardzo. Naprawdę fajny. Twardy, to będzie zdrowy. Idziemy patrzeć dalej. Tutaj też widzę kolejnego. Proszę, młodziutki taki fajny. Troszkę wyjedzony, ale ładny. O, proszę, fajny. Nic, z początku było ciężko. Znalazłem kilka borowików, ale były duże i robaczywe. Pozbierałem troszkę ceglastoporych, kurek i rydzów. Chociaż rydzów jest dość dużo, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo robaczywe. Długo tu grzybów nie było w górach. Teraz jak się rzuciły, to i robaki się rzuciły. Sprawdzimy, czy ten grzybek jest dobry. No, oczywiście. Też zdrowiutki, elegancko. No, idziemy dalej. I kolejne borowiczki. Tutaj jeden. Młode, na szczęście młode. Proszę, jakie ładne. Gdzieś tu widziałem kolejnego, o tutaj. Tu jest taki naprawdę młody, ale do marynaty będzie. O, i tutaj jeszcze ładny, młodziutki jest. Na szczęście się zaczęły pojawiać młode, bo wszystkie co stare znalazłem wcześniej, kilka, to było strasznie robaczywe. To
Ktoś tu chodził przede mną. Ale jednego małego zostawił. Jak mówię, fajne są. Może trochę za mało jeszcze na... Ale do marynaty w sam raz. I mamy kolejnego borowiczka. Proszę. Chociaż główka zdrowa, coś z tego zostało, będzie do suszenia. Idziemy dalej. Trochę mi tutaj ten las w tym roku powycinali, bo tutaj zawsze było tyle borowików, że masakra. A teraz przez to, że jest powycinany, to po prostu koszmar. I mamy kolejnego borowika. Tam po drodze spotkałem kilka takich naprawdę dużych kapci. Tu są młodziutkie, ale tu nie będziemy ich brać. Niech sobie rosną. Weźmiemy tylko tego. Idziemy dalej. Wyszedłem sobie na halę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Jeszcze mgła się tam trzyma. A ja sobie zobaczę, bo na tych halach zawsze dużo maślaków było. Zobaczymy, czy będą. Tak, do ciekawości, jak to fajnie wygląda. Tutaj się zawsze owce pasą. Na szczęście teraz nie ma ich. Idziemy szukać maślaków. Tym razem trafił mi się taki dość fajny, duży borowiczek. Trochę był bziony, ale widzę, że chyba będzie zdrowy, bo ale to jeszcze nic. Tutaj zauważyłem trochę kurek. Też będziemy je zbierać. Co to jeszcze? Jest tych kurek tutaj trochę. Tam powyżej są kurki, tam też. Niestety na łąkach maślaków za dużo nie było, może z 5-6 udało się trafić. Ale za to odbijemy sobie tutaj kurkami. I tam ponownie troszkę tych kurek nazbierałem. Zbierałem co ładniejsze, lepsze, większe. Ale trafiła mi się fajna ciekawostka, już rzadkość. Coraz większa rzadkość w tych lasach. Fajna mała jaszczureczka, salamandra. A jak się chowa? Proszę. W całej okazałości jest pod ochroną. Daj ramy. O. Jest pod ochroną.
Kiedyś to było tutaj po tych lasach, to co parę metrów je można było zobaczyć, a teraz to. Idziemy dalej. Jak na razie od tamtego ostatniego razu znalazłem dwa prawdziwki i bardzo dużo kurek. Idziemy w górę jeszcze popatrzeć za prawdziwkami. A jak nie, to wrócimy się na ten plac, co były kurki, bo tam ich jest masa. Ponownie zaczynają się pokazywać borowiki. Przed chwilą znalazłem takiego fajnego. A tu kolejny rośnie. Malutki. Widać, że to wszystko młode. Twarde. I chyba niezbyt zdrowy będzie ten. Sprawdzimy. Na razie idziemy dalej. Tutaj jakiś fajny jest. A sprawdzimy, czy jest zdrowy. Taki bobasek. Idziemy sobie dalej. Widać, grzyby zaczynają dopiero wyskakiwać borowiki. Choć muszę przyznać, że jak patrzę, to tutaj ludzie chodzili. O, tu taki fajny jest, malutki. Proszę. Nie biorę go, bo jest za mały. Niech sobie jeszcze podrośnie. Może ktoś inny tu przyjdzie jutro i znajdzie go większego. Tutaj widzę jakiegoś ceglaka. Nawet dwa. Też sobie je sprawdzimy. O, taki ładny ceglaczek. I drugi większy. O. Taki. O. Patrzmy dalej. Po kilkunastu minutach odpoczynku poszłem dalej. I pierwsze co, to ceglaczek mi się trafił. Taki ładny. Nie wiem, jakby to wygląda, ale główka jest fajna. Dobra. Idziemy dalej. Koszyczek się napełnia. I tam ponownie. Tym razem trafiłem na dość fajną rodzinkę rydzów. Co prawda nie są to zbyt chyba zdrowe. Dokładnie. Ale ten malutki może będzie zdrowy. Tak. Mały jest zdrowy. Idziemy dalej. Tutaj też jakiś rys jest, ale to chyba nie jest rys właśnie. To jest taka ciekawostka. To jest grzyb, który z wierzchu wygląda jak rydz. Takich jest dużo. Pod spodem niestety to nie jest rydz. To jest tak zwany mutant. Powoduje to taka specjalna bakteria, która jest to sama, która już w grzybni zaczyna mutować i to zamiast rydza wyskakuje właśnie taki grzyb zaatakowany przez tą bakterię. Tu mamy kolejne rydze. No, ten będzie do wyrzucenia. Ten malutki zdrowy jest.
Tutaj mamy kolejne rydze, takie duże, obawiam się, że mogą nie być zdrowe. Dokładnie. Samo ten. Też niestety. No i właśnie to jest to, że tutaj rydzów jest dużo, ale niestety nie są do końca. No to samo. Tu są młodsze, tu może ten będą. Ale to jest właśnie ten mutant. Proszę sprawdzić. Z wierzchu jagryc, pod spodem biała taka narość. To jest właśnie ten. Ta bakteria, która powoduje, że grzyby się takie robią. Nic na to nie poradzimy. Tego jest dużo. Teraz poszłam sobie w miejsca, gdzie można trochę kurek nazbierać. I już takie ładne kureczki są. Proszę bardzo. Kurki z zasady nie są robaczywe. Ale końcówki trzeba odciąć, bo są brudne. I pozbieramy sobie troszeczkę kurek. Kolejne kureczki. Tutaj nie wierzę, bo jest dość głęboko i się rozkruszy, jak będzie wyciągana. No, tu mam kolejną. To ładna, wzorcowa. Idę sobie dalej. Kolejne kurtki. No to jest pleśniało, to nie. Dobra. Kolejne statku. Ale bierzemy tylko te większe, bo te nie chcę, te podrosną. Samo tutaj. Jakiś borowik się trafił. Ale nie będę go brał, bo on jest już, czuję, bardzo miękki. Czyli nic z niego nie będzie. Jak się rośnie. No i przyszła pora wyjść z lasu. Wyszedłem, a oto moje dzisiejsze zbiory. To jest kilkanaście borowików, parę maślaków, trochę rydzów i borowików ceglastopory. I około pół koszyka kurek.
Jak na pierwszy raz po długiej, długiej suszy nie jest źle, chociaż myślałem, że będzie lepiej. Dochodziły mnie sygnały, zwłaszcza z YouTube, że grzybów jest więcej. Co prawda drugie tyle było robaczywych, a w przypadku rydzów to 10 razy tyle, no ale to i tak jestem zadowolony jak na pierwszy raz. Myślę, że jutro pójdę w inne całkiem miejsce, to sobie nazbieram troszeczkę więcej. A teraz czas do domu. 4 godziny łażenia po górach wystarczy. Do następnego razu. Na koniec jeszcze mam bonusa. Tak weszłem z głupia fran, bo zobaczyłem parę kurek. Weszłem do lasu i zobaczcie. Jeszcze się trafiło. Jaki ładny borowiczek. O, proszę. Jaki piękny. Tak sobie ładnie rósł. Taki dość naprawdę duży. No. Taki bonusik się jeszcze trafi na sam koniec.